Jarosław Machowec, nowym zawodnikiem GKS-u Tychy. Jarek, oficjalnie witamy w Tychach. Powiedz nam, dlaczego wybrałeś ofertę GKS-u Tychy? Tak ja szukał klub po skończeniu na Slovensku i agent zakontaktował mnie, że przyjechać sem i ja ukazał się na treningu. Trener dobrze, tak ja chcę pomóc klubu zachranić się, utrzymać się w pierwszej lidze. Byłeś przez kilka dni testowany przez GKS Tychy. Przez te kilka dni pewnie zapewne lepiej poznałeś zawodników w szatni. I na tom jsem se rozhodol, že tu zostanem, že tu to funguje, že na dobrej úrovni to tu jest. I Marek Igas pomaga. Miałeś z nim okazję kiedyś grać przeciwko niemu na przykład? Nie. Aż teraz som ho tu spoznal. A pomaga mi teraz dosť. Znasz polską ligę, bo w przeszłości grałeś między innymi w Odrze Wodzisław, ale tylko zaliczyłeś dwa występy. Tak, to wtedy sam grał na napastnika, ja i ekstra klasa to na wysokiej urowni. I mnie się stała kontuzja i ja skończył w ekstra klasie. I potem sam jechał do Izraelu. W sparingach jako napastnik zdobyłeś kilka bramek. W sparingach, no, ze 4 meczów 5 branek ja zdobył. I wtedy trener Wieczorek był bardzo dobrze spokojny ze mną. Jesteś środkowym obrońcą, możesz grać na lewej obronie, ale także napastnikiem. Na której pozycji czujesz się najlepiej? Najlepiej lewy obrońca i lewy stoper. Napastnik nie.